zawsze cel jest jeden, Igrzyska Olimpijskie. Niezależnie od czasu, od tego, na jakiej klasie pływam, wszystkie swoje decyzje zawsze podejmowałem w tym kierunku, czyli w kierunku Igrzysk Olimpijskich. Mój cel jest podobny, również powalczyć o jak najlepsze miejsce na Igrzyskach Olimpijskich. Był nawet okres czasu, kiedy razem z Jankiem mieliśmy startować w parze, ponieważ kiedy kajt wszedł na Igrzyska, w pierwszej fazie była to sztafeta damsko-męska. Tak, nawet zostały rozegrane jedne zawody w tej konkurencji. Jedne Mistrzostwa Europy w Austrii na jeziorze. Największa radość to po prostu czucie prędkości, takiej wolności. Jest cisza, że mogę popłynąć tam, gdzie chcę. Jestem często 4-5 razy szybsza od wiatru. Wystarczy właśnie niewiele tego wiatru, żeby móc popłynąć bardzo szybko. Dużą frajdę sprawia samo ściganie się, niezależnie na czym, czy na łódce, czy na kajcie. To ściganie się daje mi właśnie tą adrenalinę, której potrzebuję. To uczucie, gdy tutaj jest blisko, ciasno wchodzimy na boje, gdy ma się kogoś na plecach, dla mnie jest nieporównywalne z niczym. Zaczynają ludzie w bardzo różnym wieku, o bardzo różnym poziomie sprawności i zdecydowana większość z nich jest w stanie nauczyć się tego i pływać. Więc to nie jest jakaś wiedza tajemna, wiedza magiczna, którą posiądzie tylko kilku wybrańców, tylko każdy jest się w stanie tego nauczyć i każdy może spróbować.